Lecimy z pierwszym Q&A w tym roku, a mianowicie będzie to Q&A dotyczące redukcji. Postaram się odpowiedzieć na tak dużo pytań, jak mogę, najszybciej jak mogę. Także będzie to duża dawka solidnej, takiej treściwej wiedzy, więc usiądźcie wygodnie, zostawcie łapkę w górę i lecimy z tym. Jaka jest prawidłowa proporcja treningu cardio do siłowego na redukcji? Jeżeli chcemy utrzymać jak najwięcej masy mięśniowej, jeżeli zależy nam na kształtowaniu sylwetki, nie tylko na tym, żeby jak najwięcej schudnąć, wtedy powiedziałbym, że cardio nie powinno być więcej niż treningu siłowego. Czyli przykładowo, jeżeli trenujemy 3 razy po godzinę siłowo, to nie powinniśmy robić więcej niż 3 godziny cardio w tygodniu. Czyli to jest jakby maksem jest ten czas, który spędzamy na treningu siłowym. Raczej powiedziałbym, że mniej. Jaka minimalna ilość białka na diecie, na redukcji u kobiet, mężczyzn? Około 1,6 g na każdy kilogram masy ciała i mówimy tutaj o białku z każdego źródła i mówimy tutaj o całkowitej masie ciała. Muszę zejść około 4-5 kg w miesiąc, w tym czasie dużo pracy, jak to połączyć? Nie musisz, tylko chcesz, dlatego że jedyny przykład, w którym ktoś musiałby schudnąć 4-5 kg, to są, nie wiem, jakieś zawody, w których trzeba zrobić wagę, ale każdy raczej zawodnik, który robi wagę w takich zawodach, wie, jak zrzucić 5 kg w ciągu nawet tygodnia przed tymi zawodami, czy to jest tylko tyle, że chcesz to zrobić i połączenie tego z mnóstwem pracy jest po prostu błędem. No po prostu to nie wyjdzie i tyle mogę powiedzieć. A jak to zrobić? Być na deficycie 1000 kalorii dziennie. Nie mam tu nic więcej do dodania. Gdzie najszybciej spalać tkankę tłuszczową? Na basenie czy siłowni? Tam, gdzie będziesz się częściej i chętniej pojawiać. Co myślisz na temat suplementów wspomagających odchudzanie typu NOJO? I tutaj, jakiego by to nie było typu, suplementy na wspomaganie redukcji tłuszczu, to dalej po pierwsze, znaczy dalej to jest tylko wspomaganie, a po drugie dalej są do tego suplementy, czyli to musi być uzupełnienie diety. Więc jeżeli nie mam diety, jeżeli nie mam treningu, to suplementy są tylko zbędnym wydatkiem i nic nam po prostu nie dadzą. A tak generalnie, jeżeli ktoś chce, to oczywiście może sięgnąć po spalacze tłuszczu, po jakieś właśnie suplementy, które wspomogą tą redukcję. Nie jest to błędem, może to pomóc, ale dalej, to ma być dodatek do fundamentów, jakim jest dieta i trening. Jeżeli tego nie ma, to żadne suplementy Wam nie zastąpią tego. Serek wiejski, jaka jest Twoja opinia? Bardzo lubię. Jest smaczny, tak sam w sobie, po prostu lubię. Bez dżemu, bez dodatków, bez, nie wiem, szczypiorku, po prostu. Zwykły serek wiejski robi roboty. Bardzo mi smakuje, dobre źródło białka, łatwo go zjeść. Jest to dobry taki sposób na zjedzenie czegoś, jeżeli chociażby nie mamy możliwości zjedzenia czegoś normalnego. W sensie chodzi mi o to, że serek wiejski kupimy praktycznie w każdym sklepie, w każdym, nie wiem, Żabce, na stacjach benzynowych i tak dalej, więc to jest rzecz, którą możemy łatwo kupić gdzieś. I jeżeli ktoś ma właśnie wymówki, że, nie wiem, je fast food i tak dalej, no to jest wymówka, dlatego że właśnie istnieje taki serek wiejski, który możemy zjeść w każdym momencie. Wystarczy tylko mieć łyżeczkę. Czy to prawda, że podczas dłuższego stosowania diety keto zauważany jest spadek odporności? Tak, przede wszystkim spadek odporności jest na konstruktywną krytykę i na badania naukowe. To na to właśnie osoby na keto przy dłuższym stosowaniu nie są odporne. Czy niski poziom żelaza poniżej dolnej granicy ma wpływ na sylwetkę i wyniki siłowe? Jak najbardziej. W sensie chodzi o, może na sylwetkę nie bezpośrednio, a pośrednio na wyniki siłowe będzie miało bezpośrednio, dlatego że po prostu to nas osłabi, więc jeżeli będziemy osłabieni, no to będziemy mieć gorsze treningi, będziemy się gorzej regenerować, będziemy się gorzej czuć, więc to koniec końców też pogorszy sylwetkę pośrednio. Jak poradzić sobie z wpieprzaniem ze stresu? Trzeba pamiętać o tym, że około 60-65% społeczeństwa zajada stres i jest to jak najbardziej normalna reakcja organizmu, z tym, że nienormalnym jest, żeby się tak często stresować błahymi rzeczami. W sensie, wiecie, chodzi o to, że ludzie pierwotni stresowali się rzeczami poważnymi, czyli jakby na przykład tym, że nie mają co jeść, a muszą zdobyć jedzenie, bo umrą z głodu. Albo, że na przykład idzie zima i może być problem. Albo na przykład, że goni ich jakiś tygrys szablozemny czy coś w tym stylu. Więc stresowali się poważnymi rzeczami, a nie tym, że ich na przykład okrzyczał jakiś inny typ z wioski. Nie da się jakby tego oszukać. Nie oszukacie organizmu. Organizm zawsze będzie dążył do najprostszej formy jakby odreagowania, a jedną z takich form jest po prostu jedzenie, więc najprostszą rzeczą, co nie jest dalej prostą rzeczą, ale jakby najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest znaleźć sposoby na redukcję tego stresu. I ja nie mówię tutaj o suplementach, tylko ja mówię tu o normalnych rzeczach. Czyli po prostu jakby trening mentalny. Co sądzisz o ćwiczeniach z chodakowską? Uważam, że jest to
bardzo spoko opcja na trening w domu, w sensie taką wersję cardio domową, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie lubi biegać, nie lubi takiego jednostajnego wysiłku, tylko lubi sobie poskakać, to właśnie będzie jakaś Chodakowska, Lewandowska, Kołakowska, czy jakieś inne trenerki, jak najbardziej spoko, ja nie jestem przeciwnikiem, każdy ruch jest lepszy niż brak ruchu. FBW czy trening partiami? Jest to bardzo zależne od wielu czynników, przede wszystkim od naszego stażu, przede wszystkim od naszego celu, przede wszystkim od tego, ile mamy czasu w tygodniu. Jeżeli mamy mało czasu, typu mamy czas na 2 czy 3 treningi w tygodniu, lepszą opcją zawsze będzie trening FBW, w sensie takim optymalnych efektów. Ale zawsze trzeba brać pod uwagę też preferencje i tego, co kto lubi robić, jak kto lubi trenować. I w tym przypadku, jeżeli ktoś nienawidzi FBW, to lepszy będzie po prostu split, dlatego że będzie go wykonywał i będzie go wykonywał dobrze. Czy da się zbudować albo chociaż podnieść pośladki, będąc na redukcji? Nie wiem, co znaczy podnieść pośladki, w sensie no, zaokrąglimy bardziej te pośladki, rozbudowując je. Nie da się za bardzo inaczej, chyba że mówimy o na przykład zredukowaniu tłuszczu po prostu pod pośladkami, przez co one będą krąglejsze, ale wtedy i tak z tych pośladków nam zejdzie ten tłuszcz, bo tam też go jest sporo. A czy da się podnieść, czy zbudować pośladki na redukcji? Jak najbardziej. Jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, jeżeli nie wiem, w hip thruście nie masz 140, 160 czy więcej kilogramów, to prawdopodobnie nie jesteś w stanie na redukcji trochę zbudować, chociaż ma się to nijak do tego, co jesteś w stanie zbudować no, w trakcie budowania masy mięśniowej. Tylko no, to jest raczej normalne, bo okres budowania masy jest po to, żeby budować masę, a okres redukcji jest po to, żeby redukować tłuszcz. Więc na redukcji tak naprawdę powinniśmy się cieszyć z tego, że w ogóle zachowamy nasze mięśnie i siłę, a nie nawet, że je podnosimy, bo to jakby można powiedzieć, że to jest skutek uboczny, a nie cel sam w sobie. Tłuszcz w diecie. Jaką pełni rolę? Ucinanie go ze śniadania, kolacji, używany jako posiłek przedtreningowy ze względu na większy ładunek energetyczny. Nie bardzo rozumiem. Co z tego, że 1 gram tłuszczu ma więcej kalorii niż 1 gram węgli? Jakby to nie ma totalnie żadnego znaczenia, bo chodzi o to, ile dostarczysz energii w ogóle, ile masz przede wszystkim glikogenu, a glikogen to jest przede wszystkim sam glowodany. Zależy też oczywiście od wysiłku, ale jeżeli mówimy o wysiłku typowo jakimś takim trening siłowy albo coś bardziej intensywnego, gdzie to tętno jest wyższe, no to organizm przede wszystkim czerpie energię z glikogenu, czyli z węglowodanu. A tłuszcz trzeba pamiętać, że też spowalnia trawienie, więc jeżeli zjesz dużo tłuszczu w posiłku przedtreningowym, to po prostu będziesz dłużej trawił to jedzenie, dłużej ci będzie leżało na żołądku, więc dłużej krew będzie dopływała do żołądka zamiast do mięśni, więc koniec końców ten trening może być gorszej jakości, dlatego też nie poleca się za bardzo tłuszczu przed treningiem spożywać w dużych ilościach, tylko raczej niskich do umiarkowanych. I znowu, jakby to nie ma znaczenia to, co zjesz 2 godziny przed treningiem, bo jeżeli trenujesz na przykład o 18, załóżmy wieczorem, no to nie jest tak, że ty te kalorie, które zjedziesz na śniadanie, to już dawno wykorzystasz. No chyba, że się dużo ruszasz ogólnie i masz jakąś fizyczną pracę, ale co do zasady, no to my tą energię, którą spożywamy w ciągu dnia, no to w większości gromadzimy. Wiecie, o co mi chodzi, że jakby trzeba to wykorzystać gdzieś. Jak liczyć białko na kilogram masy ciała aktualnej czy docelowej, co w sytuacji nadwagi? To jest bardzo dobre pytanie i tu bym powiedział, że zależy. Jeżeli ktoś ma lekką nadwagę, dalej bym patrzył na jakby całkowitą masę ciała. Jeżeli ktoś ma otyłość, jakąś, wiecie, taką dużą, że na przykład nie waży 150 kg, no to oczywiście nie musi spożywać 300 g białka i nie ma to jakoś za bardzo sensu. Więc wtedy powiedziałbym, żeby liczyć w docelowej, tylko już raczej tak 2 gramy na kilogram masy ciała bym stawiał. Czyli załóżmy, jeżeli dla kogoś docelowa masa ciała to jest 80, a waży 120, no to powinien spożywać około 160 gramów białka. Oczywiście z czasem to może zwiększyć, nie zaszkodzi. Tu bardziej chodzi o jakby ten początek tej drogi, przygody. Jak zrzucić tłuszcz z brzucha? Nie da się tłuszczu z brzucha zrzucić, w sensie bezpośrednio, że tylko z jednej partii. W ogóle nie da się z żadnej po prostu partii zredukować tłuszczu, bo tak to nie działa. Organizm po prostu wykorzystuje tłuszcz, jaki zgromadził w ogóle w organizmie. Raczej to robi równomiernie ze wszystkiego, aż zazwyczaj na brzuchu mamy najwięcej tłuszczu, no bo tam są nasze organy, więc one są najbardziej chronione przez organizm, najbardziej chce je chronić, ogrzewać, ochronić przed urazami, więc tam tego tłuszczu po prostu magazynuje najwięcej. Dlatego też często jest tak, że na przykład już tam powiedzmy z rąk, znaczy no na rękach powiedzmy na ramionach nie mamy tego tłuszczu, na plecach nie mamy, na nogach możemy nie mieć, a na brzuchu dalej jest, zwłaszcza u mężczyzn, no to jakby nic z tym nie zrobimy. To nie jest tak, że wy jesteście wyjątkowi w tym, że tak macie, tylko tak ma większość osób, że po prostu więcej tego tłuszczu trzyma po prostu na brzuchu i trzeba po prostu go zredukować tak, jak redukujemy tłuszcz generalnie, czyli po prostu na deficycie kalorycznym. Jak długo można redukować bez przerwy? Można, no to można i jakby do zrealizowania celu. Ja jednak jestem zdania, że max powinniśmy to robić 3-4 miesiące. Nieważne w jakim jesteśmy, że tak powiem, stanie zdrowia, to według mnie po 4 miesiącach powinniśmy
wejść na utrzymanie kaloryczne przynajmniej na 2 tygodnie, tak żeby trochę ustabilizować hormony, tak żeby ustabilizować psychikę, w sensie przyzwyczaić się jakby to też do nowej wagi. Bo wiecie, redukcja to jedno, ale też trzeba się nauczyć utrzymywać tą masę ciała. Więc trzeba się nauczyć żyć z myślą, że się nie odchudzamy. Najlepiej to robić w trakcie redukcji, a nie po jakby jej skończeniu, bo bardzo często wtedy już jest za późno. Bo ludzie są mega głodni, mega mają rozwalone hormony, bo na przykład nie robili takich właśnie przerw, nie potrafią utrzymywać masy ciała, nie potrafią żyć po prostu z myślą, że mają utrzymać masę ciała, tylko jakby cały czas żyją z tym, że wiecie, redukcja, więc się pilnują, a jak już ta redukcja się kończy, to przestają się pilnować. I to jest duży problem. Czy po zgubieniu 15 kg muszę zmniejszyć dodatkowo deficyt energetyczny, by dalej chudnąć? Zależy. Jeżeli dalej chudniesz, to nie, bo wiecie, to nie jest tak, że chudniemy pół kilograma albo kilogram na tydzień i nagle to przestanie, jakby to się nie wydarzy. W sensie wiecie, że to nie działa tak jak, wiecie, jakby ktoś zakręcił korek. Wiecie, chudniemy i nagle bam, osiągamy jakąś wagę i przestaniemy chudnąć. Nie, to tak nie działa. To może zwolnić po prostu i będzie zwalniało tak, aż dojdzie do zera. Ale to nigdy nie jest, wiecie, od 100 na godzinę do zera od razu, tylko jednak po prostu jest ta droga hamowania pewna. Więc jeżeli dalej chudniesz, nie ma sensu ucinać kalorii. Prawdopodobnie przy zrzuceniu 15 kg, no to zapotrzebowanie kaloryczne może spaść nawet o 400 kilokalorii, może nawet czasami więcej, więc prawdopodobnie trzeba będzie je uciąć, ale nie robiłbym tego po prostu w ciemno, że wiecie, że schudłem, to ucinam. I tu kolejne pytanie dotyczy podobnej tematyki, czyli jak szybko schodzić z kalorii, w sensie ile zejść z kalorii w pierwszy miesiąc i tak dalej. Nie jestem zdania, że powinniśmy od razu na dzień dobry uciąć około 400-500 kilokalorii, może 300, jeżeli mówimy tutaj o kimś, kto mało waży i ma mało do zgubienia, typu wiecie, na przykład jest 60-kilogramowa dziewczyna, która chce schudnąć 5-6 kilo, no to raczej u niej bym powiedział, że ma uciąć 300 kilokalorii i potem dopiero ucinać około 150 przy zastojach. Nie mówię tutaj, że na przykład co 2 tygodnie, co 3 tygodnie coś ucinać, bo jakby nie trzeba. Miałem przypadki osób, które dosłownie całą redukcję w ogóle nie musiałem ucinać u nich kalorii, a miałem takie, że musiałem ucinać dosłownie co 2 tygodnie, powiedzmy te 100-150 kilokalorii. Jest to bardzo zależne od organizmu, jest to bardzo zależne od tego, jak się szybko adaptujemy do tego, ile kalorii spożywamy. Ile gramów białka na kilogram masy ciała? Są różni zwolennicy, a ciekaw jestem twojej opinii. Znaczy zwolennicy mogą mieć różne badania, mówią jasno. I to mnóstwo badań mówi wręcz praktycznie to samo, że żeby zachować, bo to trzeba oddzielić dwie rzeczy. Po pierwsze, zachowanie beztłuszczowej masy ciała, czyli zachowanie mięśni. Do tego nie potrzeba wiele, do tego potrzeba około 1,8 gramów na każdy kilogram masy ciała. Do tego oczywiście musi być trening oporowy, który jakby będzie bodźcem do tego utrzymania. Ale jeszcze jest druga kwestia, czyli jest kwestia sytości apetytu, bo białko jest makroskładnikiem, które jest najbardziej sycące ze wszystkich. I tutaj ten efekt, powiedzmy, takiej sytości maksymalny jest przy spożyciu około 3 gramów na każdy kilogram beztłuszczowej masy ciała, czyli już nie całkowitej, tylko beztłuszczowej, no to powiedzmy, że to będzie, nie wiem, 2,5-2,6 grama na kilogram całkowitej masy ciała, czyli trochę więcej niż to 1,8. Powyżej tego raczej już tego efektu sytości po prostu nie będzie. Czy przy przejściu na redukcję powinno się zmienić plan treningowy albo go zmodyfikować? Ja jestem zdania, że tak, dlatego że według mnie nie ma sensu walić objętości na budowanie masy mięśniowej w momencie, gdy jesteśmy na redukcji, tylko raczej bym zmniejszył tą objętość do takiej, która jest, powiedzmy, do utrzymania, czy tam minimalną efektywną objętość, a za to zamiast 20-30 minut dodatkowych na trening siłowy poświęciłbym 20-30 minut dodatkowe na cardio. Dlatego, że przez te 30 minut cardio spalimy sporo kalorii, jesteśmy w stanie nawet spalić 300 kilokalorii, a w czasie 30 minut treningu siłowego nie spalimy prawdopodobnie nawet połowy tego, może połowę tego, więc chodzi o to, żeby po prostu ten czas lepiej poświęcić na siłowni. Jeżeli celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, to według mnie powinniśmy po prostu sobie to zrobić optymalnie, tak żeby tego treningu siłowego było tyle, ile potrzebujemy do utrzymania masy ciała, czy tam do jakichś lekkich efektów, a resztę czasu spędzić po prostu na treningu aerobowym, czy czymś po prostu, co raczej skupi się na spalaniu kalorii. Słyszałeś o boom na Ozempik? Czytałeś? Nie wiem, jak to się pisze, szczerze mówiąc. Tak jak najbardziej, i tu powiem wprost, jeżeli ktoś choruje na otyłość, jeżeli ktoś jest otyły, ma do zrzucenia 30-40 kg albo więcej, wiecie, ma problemy zdrowotne dosłownie przez to, że jest otyły, to leki tego typu, What? Tego typu?
Jak najbardziej, jeżeli są przepisane od lekarza, jeżeli lekarz stwierdzi, że się mogą przydać, będą pomocne. Z tym, że zawsze trzeba brać pod uwagę, że takie rzeczy będą miały skutki uboczne. Z tym, że jeżeli ktoś ma do zrzucenia 40 kg, no to problemy zdrowotne, jakie powoduje ta otyłość, są znacznie większe niż problemy, jakie ewentualnie może spowodować dany lek. Z tym, że tu znowu, oczywiście trzeba pamiętać o diecie, oczywiście trzeba pamiętać o treningu. Tutaj oczywiście te leki są na tyle silne, że same w sobie bez treningu i bez diety dadzą jakieś efekty, ale ma się to nijak do efektów, które będą w momencie, gdy ktoś zmieni, wiecie, sposób odżywiania, sposób trenowania, czy się wprowadzi jakąś aktywność i do tego leki. Jeżeli ktoś ma do zrzucenia 10 kg, nie ma nadwagi, nie ma otyłości, nie ma problemów zdrowotnych, nie bierze takie leki, to jest po prostu głupi, tyle powiem po prostu. Szkoda zdrowia. Jak się zabrać za redukcję przy PCOS, haszy i insulinooporności, ograniczać węglowodany? Tak i nie. Jestem zdania, że osoba, która dopiero zaczyna, warto, żeby ograniczyła te węglowodany, ale ja nie mówię tutaj o keto, jakimś skrajnym low carbie. Mówię tu raczej o tym, żeby spożywać po prostu około 30% kilokalorii z węglowodanów. Czyli załóżmy, będzie to, nie wiem, od 140 do 200 gramów węglowodanów dziennie, w zależności oczywiście od tego, jakie ktoś ma zapotrzebowanie. Drugie tyle powinno stanowić białko i powiedzmy jeszcze tyle powinno stanowić tłuszcze. Czyli dieta zbilansowana, gdzie jest sporo białka, jest umiarkowana ilość tłuszczu i umiarkowana czy tam niska ilość węglowodanów. Na początku, jeżeli ktoś jest, kto już trenuje długo, są osoby, które na przykład mają PCOS, ale są wysportowane, bo to jakby, albo Hashimoto mają i są wysportowane, bo to nie ma jakby jedno z drugim wspólnego. Może być sportowiec z Hashimoto, no bo to nie jest jakby zależne od sposobu odżywiania, tylko po prostu ktoś tak ma. To Hashimoto nie da się wyleczyć, nie? Jakby leczy się tylko objawowo. To w takim przypadku dieta może być jak najbardziej też wysokowęglowodanowa, nie ma tutaj żadnego problemu. Jedno, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę przy insulinooporności i przy Hashimoto, to jest wartościowość jedzenia. Znaczy ogólnie każdy powinien zwracać uwagę na to, żeby to jedzenie było jak najbardziej wartościowe, ale osoby z insulinoopornością przede wszystkim muszą zwracać uwagę na to, jak mocno przetworzone węglowodany jedzą i żeby jeść jak najmniej przetworzone te węglowodany, dlatego że takie osoby mają mocny problem z sytością. Bimber z Podlasia, dobry na redukcję? Tak, na redukcję pamięci. Jak wytłumaczyć drugiej połówce, że na redukcji 50 gramów robi różnicę i trzeba ważyć jedzenie? Znaczy, no nie wiem, jak inaczej, prócz jakby faktu. No 50 gramów ryżu to jest około 180 kilokalorii. To może nie jest dużo, ale jeżeli to się na przykład powtórzy dwa razy dziennie, to jest już 360 kalorii. W skali tygodnia jest to 2, tam powiedzmy 300 kilokalorii, więc w skali 3 tygodni jest to kilogram tłuszczu. Więc albo ten kilogram tłuszczu się spali, albo w ogóle się nic nie spali. Właśnie jak się tego nie liczy. Poza tym, jeżeli ktoś jakby już coś liczy i waży, to nie wiem, dlaczego miałby się mylić, nie? Chyba że ktoś jakby ma takie, że nic nie będzie ważył, po prostu podobnie robi różnicę, no to wtedy, no nie wiem, co mam więcej powiedzieć, szczerze mówiąc. Wiecie, to możecie zadać również dobre pytanie, czy 50 zł robi różnicę, nie? I że też na przykład jakby ktoś jej płacił za robotę 50 zł dziennie mniej i też powiedział, że to nie robi różnicy. Zanikł mi okres. Możliwe, że za długo jestem na redukcji. Zależy, jeżeli zanikł jakby w trakcie redukcji, nic się więcej innego nie wydarzyło, to bardzo możliwe, aczkolwiek problemu z zaburzeniami cyklu miesiączkowego można się doszukiwać też gdzie indziej. Jeżeli mówimy o tu zaniku miesiączki typu funkcjonalnego, czyli właśnie, że organizm jest zagłodzony, no to tak, to możliwe, że redukcja jest za długa, albo za dużo trenujesz, albo za niski masz poziom tkanki tłuszczowej, albo wszystkiego po trochu. Muszę do 14 lutego zrzucić parę kilogramów, żeby zmieścić się w garnitur. FBW i cardio 4 razy ok, dieta przede wszystkim. Jeżeli spierdolisz dietę, to nawet możesz przytyć. Nawet trenując 10 razy FBW i cardio 15 razy w tygodniu. Oczywiście nie jest to aż tak możliwe wtedy, ale jest to z kolei bardzo ciężkie do wykonania, więc przede wszystkim skup się na diecie, a nie na treningu. Zwłaszcza, że po prostu trening siłowy spowoduje, że też te mięśnie spuchną, więc jeżeli w pasie się nie dopinasz, no to oczywiście ok, ale jeżeli się nie dopinasz na przykład w klacie, ramionach, plecach i tak dalej, no to trening siłowy ci tylko w tym zaszkodzi, więc wtedy kupić większy garnitur. Co sądzisz o treningu cross funkcjonalnym podczas redukcji? Bardzo spoko opcja, jak najbardziej, jeżeli ktoś lubi, jeżeli komuś pasuje taki rodzaj treningu, to
spoko. No jest to jakby trening, wiecie, jakby sama nazwa wskazuje. Jeżeli jest to rzeczywiście trening funkcjonalny, no to ma on wpływać na funkcję naszego organizmu i jakby na wszystkie takie podstawowe wzorce ruchowe, jakie mamy w ciągu dnia, więc będą nam po prostu podstawowe ruchy, tylko że po prostu, nie wiem, nie będzie izolacji na biceps albo, nie wiem, wznosów na barki, no bo to nie jest coś, co jest jakoś bardzo funkcjonalne, to raczej ma wyglądać. Po ilu dniach od świąt można uznać, że waga wróciła na właściwy tor, a nie jest to przytycie? Ogólnie, jeżeli chodzi o święta, jeżeli chodzi o jakiekolwiek okazje, nie wiem, ktoś pójdzie na wesele, urodziny, cokolwiek. Chodzi mi o takie dni, że ktoś rzeczywiście jednego dnia więcej zje, nie wiem, pije alkoholu i tak dalej, to mniej więcej po 4-5 dniach ta waga powinna wrócić do normy. Jeżeli nie wróciła, no to prawdopodobnie po prostu przytyliśmy. Oczywiście, wiecie, ta waga może skakać dalej mimo wszystko z dnia na dzień. To, co ja teraz powiedziałem, to też nie jest taki wyznacznik, że na pewno tak będzie. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli ktoś rzeczywiście widzi, że po 5 dniach jest bardziej ulany niż był, jest go więcej, no to możliwe po prostu, że to tłuszcz. Czy można jednocześnie chudnąć i wychodzić z zaburzeń odżywiania? Nie, nie da się po prostu. Nie da się, nie znam nikogo, kto jednocześnie redukował i wychodził z zaburzeń odżywiania. Można redukować z zaburzeniami odżywiania, ale to prawdopodobnie będzie pogłębiało problem zaburzeń odżywiania. To trochę jest tak, że jeżeli ktoś jednocześnie chce schudnąć i jednocześnie ma zaburzenia odżywiania, to skupienie się na jednej z tych dwóch rzeczy spowoduje odwrotność w tej drugiej. Czyli jeżeli ktoś chce zacząć leczyć zaburzenia odżywiania, to prawdopodobnie na początku przytyje. Jeżeli ktoś chce chudnąć, mając zaburzenia odżywiania, to prawdopodobnie pogłębi te zaburzenia, więc koniec końców przytyje. Także ja jestem raczej zdania, że powinno się najpierw wyleczyć problem, bo i tak koniec końców czeka cię jakby to samo, nie? Jakby nic ci to totalnie nie da, że schudniesz, bo i tak przytyjesz. Jakby nie oszukasz organizmu, nie oszukasz tego procesu. Nie da się poprawić relacji z jedzeniem w momencie, gdy te relacje ograniczamy. Lepsze ćwiczenia cardio czy siłowe na spalanie? Jeżeli miałbym wybrać jedną aktywność, którą ktoś miałby robić w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej, powiedziałbym, że to będzie trening siłowy. Jeżeli chodzi o stricte spalanie kalorii, czy w ogóle redukcję masy ciała, nie mówię tu o tłuszczu, tylko o masie ciała, to oczywiście cardio. Z tym, że trening siłowy daje dużo więcej niż spalanie kalorii, dlatego zawsze wybiorę trening siłowy nad cardio, bo po prostu ma dużo więcej plusów. Cardio nie jest niezbędne, a trening siłowy trochę jest, jeżeli ktoś chce żyć długo w zdrowiu i w sprawności. Fan pizzy. Jak wliczyć kalorie z pizzy, gdy w restauracji nie ma podanego makro? Na oko. Około 250 kalorii na 100 gramów pizzy. Na kawałek ci nie podam, bo zależy po prostu od tego, czy jest grube ciasto, czy są grube brzegi, czy to jest pizza taka, wiecie, typowo amerykańska, czy to jest pizza typowo włoska, czy wiecie, jest 40 cm, czy 30 cm, na ile kawałku jest pokrojona, więc na kawałki ci nie powiem, możesz zawsze spytać w restauracji, ile mniej więcej waży pizza i wtedy po prostu policzy 250 kalorii na 100 gramów. Czy trzeba robić cardio na redukcji, czy wystarczy sam deficyt kaloryczny? Żeby schudnąć na redukcji, nie trzeba robić cardio, więc wystarczy sam deficyt kaloryczny, niemniej jednak cardio może być bardzo przydatne, pomocne i też ma swoje prozdrowotne właściwości, więc ogólnie polecam robić to cardio, powiedzmy 1-2 razy w tygodniu chociażby, ale nie jest niezbędne. Jak radzić sobie z zaburzeniami żywienia, rzucania się na jedzenie, kiedy robi się cheata? Nie robić cheatów w pierwszej kolejności, dlatego że jeżeli robisz cheata i w ogóle masz taką mentalność, że masz dzień, w którym robisz cheata, to już jest to zaburzenie. Po prostu. Każdego człowieka. Pamiętajcie, że zwierzęta nagradza się jedzeniem. I nagradzanie się jedzeniem to jest trochę tak, jakby alkoholik nagrodził się piciem przez to, że nie pije. No nie. Można, wiecie, ja nie mówię o tym, że nie można mieć luźnych dni, że trzeba mieć dietę cały rok, bo to nie o to chodzi. Tylko wiecie, co innego jest, jeżeli ktoś ma w głowie, że od poniedziałku do soboty się przemęczę, a w niedzielę się wpierdalam, mam jeden luźniejszy dzień. Teoretycznie to może wyglądać tak samo, jak się z boku na to popatrzy, ale w praktyce to, co ktoś ma w głowie, wygląda totalnie inaczej. To jest, wiecie, tak jakby ktoś miał jeden dzień w tygodniu, po prostu nie pracuje, odpoczywa, ma wyjebane, a co innego, jak ktoś by miał, dobra, jeden dzień zmuszę się do tego, żeby nie pracować i żeby odpocząć, nie? Jakoś go przebrnę, jeżeli ktoś na przykład jest pracoholikiem. To są dwa odmienne podejścia, jest to cholernie istotne, bo w wszelkich zaburzeniach psychicznych, no tak naprawdę jest ważne to, co się ma w głowie, nie? A nie to, co jakby widać z boku. Są osoby, które mogą na pozór wydawać się, że mają zaburzenia odżywiania, a ich nie mają. I to znowu, kwestia jest tego, co ta osoba ma w głowie. Czy jedząc same słodycze, ale trzymając deficyt schudniesz? Tak, ale zarówno z mięśni, z tłuszczu, z tkanki
kostnej, ze wszystkiego co masz. Generalnie z każdej tkanki, z której organizm może czerpać energię, to z każdej schudniesz, co jest bardzo niekorzystne, a poza tym możesz sobie po prostu rozjebać zdrowie i koniec końców przytyć. Więc nie polecam. Ogólnie no, głupie pytanie, no ale tak, no można. Słyszałeś o metodzie 3-12-30 na bieżni? Tak, słyszałem. Nie jest to niczym innym jak po prostu, jakby to nie jest magiczna metoda. Może być 2-14-50 i jakby to nie ma znaczenia. Po prostu to jest tak przyjęte. Chodzi o to, że 3-12-30 to znaczy, że 3, czyli to są 3 mile na godzinę, czyli około 5 km na godzinę prędkość. 12 to jest kąt nachylenia i 30 to jest 30 minut. Ale mówię, to jest po prostu 30 minut spaceru na bieżni pod kątem 12 stopni. To jest nic więcej. Możemy to ustawić w jakikolwiek innym schemacie. Nie ma to totalnie znaczenia, możemy zrobić na rowerku, możemy zrobić na orbitreku, możemy pójść popływać. To nie ma totalnie znaczenia. To dalej jest cardio, działa po prostu jak każde inne cardio, po prostu to jest jakiś tam sposób tego. Ale mówię, nie ma żadnych magicznych super właściwości i możemy to ustawić jak sobie tam chcemy, bez różnicy. Czy efekt łóż jest poparty badaniami, czy to jakiś wymysł pracy kobiecej? Ciężko mówić o badaniach, w sensie nie widziałem stricte badań, bo wiecie, niektóre rzeczy po prostu się nie bada, bo nie ma takiej potrzeby, bo po prostu się tego nie robi, ale to zauważono chociażby w eksperymencie głodówkowym z Minnesoty, że uczestnicy tam oni, nie wiem, chyba po 12 tygodniach czy po iluś, no i już tam tygodnia głodówki takie, że rzeczywiście, wiecie, mieli tą głodówkę, mieli taki jeden dzień, w którym chyba jedli 2 albo 3 razy więcej niż w trakcie tej głodówki, no i wyszło, że jakby po zjedzeniu tego nagle im spadła masa ciała, spadły im wody i generalnie tak jakby schudli, więc jakby to jest jedyne, co im przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o efekt łóż, w sensie takim, żeby to było widać gdzieś na jakichś badaniach. Czy to jakiś wymysł pracy kobiecej? Nie, to nie jest wymysł pracy kobiecej, to na to się składa wiele rzeczy. Na to się składa po pierwsze kortyzol, dlatego że w momencie, gdy po prostu wyluzujemy, zjemy trochę więcej, odpoczniemy, no to po prostu ten kortyzol spadnie, przez co będziemy trzymać mniej wody w organizmie. Do tego dochodzi to, że często w takim dniu zjemy więcej tłuszczu, trochę powiedzmy, że przyspieszymy tą pracę jelit, przez co nie będziemy mieć tyle treści pokarmowej w jelitach. Chodzi mi o to, że nie na dzień może nie, ale po kilku dniach tak może być. Może być jeszcze kwestia podaży sodu, że jeżeli tego sodu jest za mało, to również trzymamy wodę. W takie dni zazwyczaj tego sodu jest dużo. Więc mówię, na to się składa wiele rzeczy. Nie jest to wymóg pracy kobiecej, ale według mnie jest to efekt, który jeżeli ktoś sobie o nim poczyta, to potem ma takie, że wiecie, 2 tygodnie jest na redukcji, 2 tygodnie czeka na efekt tłuszczu. Nie, to nie jest to, że trzymasz wodę, po prostu to jest tłuszcz, nie redukujesz tego tłuszczu. Jakby to tak nie działa, że wodę trzymamy, wiecie, tygodniami i nagle zjemy coś i ta woda puszcza. To no, nie ma cudów. Za dużo obcinka kalorii, to organizm zacznie się bronić? Tak i nie. W sensie zacznie się bronić, ale to nie działa na tej zasadzie, że jeżeli będziemy jeść 800 kalorii, to nie schudniemy, bo jemy za mało. Jakby to tak nie działa. Po prostu to działa tak, że im mniej jemy i im na większym deficycie jesteśmy, tym organizm się bardziej adaptuje, ale te adaptacje są jakby pod kontrolą w większości. Bo to są adaptacje rzędu na przykład, że mniej się ruszamy. Więc jeżeli ktoś kontroluje aktywność w ciągu dnia, no to te adaptacje go nie dotyczą, no bo on kontroluje tą aktywność. Jeżeli ktoś na przykład ma, że robi 10 tysięcy kroków dziennie, to po prostu chodzi o to, że jeżeli tego nie liczył i nie sprawdzał, to prawdopodobnie z automatu zacznie robić ich mniej, ale jeżeli robi ich ciągle tyle samo, no to organizm nie ma się za bardzo jak bronić. Wiadomo, że trochę powolni praca tarczycy, różnych hormonów, organów, ale to dalej są małe wartości. Jak skutecznie badać spadek body fatu? Mierzyć się po prostu. Mierzyć się, patrzeć w lustro i ważyć się, ale przede wszystkim się mierzyć. Jeżeli nie ubywa ci z pasa, to znaczy, że nie chudniesz po prostu. Jeżeli ubywa ci z pasa, to znaczy, że chudniesz. Jak przeprowadzić redukcję bez utraty okresu? Przede wszystkim nie być na dużym deficycie kalorycznym, czyli być na deficycie rzędu 15-20, może max 25%, jeżeli mamy osobę, która ma nadwagę albo otyłość. Także nie przesadzać po prostu z tym deficytem kalorycznym. Dbać o wartości energetyczne, w sensie o tym, żeby dieta była odżywcza i żeby ta redukcja po prostu nie była za długa. Po pierwsze, w sensie nie była za długa takim, żeby nie trwała właśnie 5-6 miesięcy, a po drugie, żeby nie redukować do skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. No w większości przypadków do tej utraty okresu nie dojdzie. U mnie przykładowo, jak jeszcze współpracowałem z ludźmi, nigdy żadna dziewczyna nie straciła okresu po prostu, bo jakby ani nie redukowaliśmy do bardzo niskich poziomów tkanki tłuszczowej, których nie da się zejść po prostu bez utraty tego okresu, bo jakby to jest naturalna kolej rzeczy, że w momencie, gdy jest dziewczyna, która ma 16% tkanki tłuszczowej, to prawdopodobnie tego okresu nie będzie miała, bo to nie jest jakby zdrowy poziom tkanki tłuszczowej. No i też właśnie nigdy nie robiliśmy redukcji, wiecie, przez pół roku non-stop, bez przerwy. Nigdy nie było dużych deficytów kalorycznych, tylko ten spadek masy ciała był taki, powiedzmy, na poziomie 0,5%
tygodniowo i szło. Widzę przyrost w mięśniach, ogólnie w ciele, na masie, ale waga stoi. Może redukujesz jednocześnie tkankę tłuszczową. Ogólnie trzeba pamiętać o tym, że mięśnie dużo nie ważą. W sensie chodzi mi o to, że może być tak, że wiecie, zbudujemy kilogram masy mięśniowej i to widać rzeczywiście po nas, ale no to jest kilogram tylko dalej, więc ten kilogram na wadze to może być błąd statystyczny równie dobrze. Więc ja rozumiem 5 kilogramów. To ciężko, żeby wiecie, zbudować 5 kilogramów mięśni, żeby nie było wzrostu masy ciała, ale no nie brałbym tego pod uwagę. W sensie, jeżeli ci zależy na tym, żeby rzeczywiście więcej ważyć, co nie wiem jakby po co, bo to dalej jest tylko cyferka, to po prostu zacznij jeść więcej, nie? Ale no ja nie widzę jakby potrzeby. Ograniczenie węgli jest dobre twoim zdaniem? Powiem wam tak, dla mnie ograniczenie węglowodanów, żeby schudnąć, to jest tak samo, jakby ktoś chciał ograniczyć alkohol nie wychodząc z domu. W sensie wiecie, że na przykład nie umawiać się ze znajomym, nie wychodzicie na imprezy, bo chcecie ograniczyć alkohol. No uda wam się? Uda, ale czy jest to jakby optymalne rozwiązanie? No nie jest, bo jakby coś tracicie jednocześnie i was to niczego nie uczy, bo nie uczycie się imprezować bez alkoholu, nie wiem, dobrze bawić się bez alkoholu, tylko jakby po prostu unikacie tego. I to samo z węglowodanami na redukcji. Nie uczycie się korzystając z tych węglowodanów i po prostu układając tak dietę, żeby one były jednocześnie i żeby jednocześnie mieć efekty, tylko po prostu ich unikacie. Jak liczyć olej, na którym się smaży pierś z kurczaka, liczyć czy nie? No ja robię to w ten sposób, że kładę butelkę na wagę kuchenną z oliwą, odpalam ją, wychodzi mi zero, bo waży mi to ile waży butelka. Potem wylewam tyle oleju na patelnię, ile potrzebuję, czyli to zazwyczaj jest 10-15 gramów. I potem wsadzam tą butelkę, w sensie kładę, stawiam znowu na tą wagę i widzę, ile tego oleju wylałem na patelnię i tyle wliczam. A jeżeli ktoś pyta o to, jak wiecie, o smażenie na głębokim tłuszczu, to jak mam być szczery, to ja nie wiem, jakby, jeżeli ktoś jednocześnie dba o zdrowie, o formę, jednocześnie liczy kalorie i tak dalej, jednocześnie kurwa smaży na głębokim tłuszczu częściej niż raz w tygodniu, to nie wiem, po co w ogóle to pytanie zadaję. Jakby od dupy strony się od tego zabierasz, a jeżeli to robisz raz w tygodniu, to po prostu to olej, policz na oko, jakby wypierdolone w tobie, nie? Nie rozumiem, to wiecie, to tak samo, jak ktoś się pytał, jak wyliczać pizzę, bo chcę codziennie jeść pizzę, odchudzając się. No, trochę jakby nie tędy droga. Można, ale no nie o to chodzi, nie? Ćwiczę codziennie, zdrowo się odżywiam, a waga stoi. Czy robię coś źle? Tak, patrzysz za bardzo na wagę, to robisz źle. Jakby jeżeli ćwiczysz codziennie i zdrowo się odżywiasz, to dbasz o swoje zdrowie. I to, ile ważysz, nie ma znaczenia. Nawet jeżeli nic nie schudniesz, jeżeli ktoś ma, załóżmy, nadwagę, załóżmy, ale ćwiczy i odżywia się zdrowo, to nawet jeżeli nic nie schudnie, to i tak mu to wyjdzie na zdrowie. Jeżeli ktoś dba o siebie, dba o zdrowie, dba o swoje samopoczucie, to dalej to mu wyjdzie na plus. Więc tego się trzymaj. To, co robisz dobrze, czyli zdrowo się odżywiasz i trenujesz. I spokojnie, jeżeli masz nadwagę, to ta masa ciała spadnie. Luz. Najlepsza forma cardio na redukcji? Taka, którą ci się robi najprzyjemniej, najlepiej, przy której możesz się zmęczyć, która daje ci jakąś satysfakcję. Każdy powinien wybrać po prostu dla siebie. Jeżeli ktoś nie lubi, nienawidzi biegać wręcz, no to nie powiem mu, że bieganie jest dobre. A jeżeli ktoś kocha biegać, to bieganie będzie zajebiste w takim przypadku. Więc to jest bardzo zależne od człowieka. Tu podam wam swój przykład. Ja nie mam ulubionej jakby formy cardio i ja uważam ogólnie, że zawsze jest lepiej robić bardzo różne rzeczy, żeby organizm się po prostu nie przyzwyczajał do tego. Więc ja na przykład, jeżeli chodzi o cardio, no to jednocześnie, nie wiem, używam Orbitreka, chodzę na bieżni w nachyleniu, tak jak tutaj na przykład była ta metoda 3-12-30, no to ja po prostu chodzę właśnie na bieżni z nachyleniem. Czasami jeżdżę na rowerku, a czasami robię schody ruchome. Więc ja po prostu robię różne wersje, dbam wyłącznie o to, żeby mieć odpowiednie tętno. W sensie nie jest, że jakichś konkretnych cyferek się trzymam, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebym się zmęczył. Że jeżeli nie czuję, że się męczę w żaden sposób, to jest to po prostu za lekkie cardio i wtedy po prostu podkręcam tempo. Jeżeli sobie po prostu chodzę na bieżni tak, żeby połazić, nie wiem, obejrzeć serial czy coś, to dla mnie to jest nabijanie kroków, to jest co innego. Jakby ja tego nie traktuję jako cardio, nie liczę tego jako cardio. Cardio dla mnie zaczyna się od 120 uderzeń serca na minutę. Poniżej tego po prostu nie liczę tego jako cardio. Także mam nadzieję, że to Q&A się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Zapraszam do innych filmów na tym kanale. Zasubskrybujcie go koniecznie. Niedługo następny film, następny Q&A jeszcze w tym miesiącu. Jeżeli chcecie zadać pytanie, to będę zbierał je na swoim Instagramie, na który serdecznie zapraszam. Zapraszam też na Twittera, TikToka i inne kanały na YouTubie. Z fartem, pozdro.